Ten, który podaje się za doktora, przysłał cię tutaj? Nikt mnie tu nie przysłał. Przyszedłem sam po krew. Po krew. Ty mnie zdradziłeś. Nie zdradziłem cię. Nigdzie nie wychodziłaś. Nie mogłem cię spotkać. Oni wszyscy stali na zewnątrz i czekali. Chcieli mnie złapać. I dowiedzieli się, że tu jestem. Rudolf, dlaczego dzieci umierają? Nie wiem. Po co się w ogóle rodzą, kiedy zaraz potem umierają? Zapytaj księdza. Powie ci, że Bóg księguje każdy włos i że wszystko ma swój sens i swoją moralność. Bóg księguje. Przecież Bóg wie wszystko. Tak. Jest wszechwiedzący, wszechdobry, sprawiedliwy i pełen miłosierdzia. A mimo to umierają dzieci i matki, których dzieci potrzebują. Dlaczego wszyscy ludzie nie są po prostu szczęśliwi? Może dlatego, że Bóg by się wtedy nudził? Nie dlatego. A dlaczego? Bo on się boi. Boi się? Czego? Gdyby wszyscy ludzie byli szczęśliwi, nie potrzebowano by Boga. Są ludzie, którzy modlą się do Boga właśnie wtedy, kiedy są szczęśliwi. Bo boją się, że ich szczęście minie. Wszystko jest strachem, Rudolfie. Czy ty się nigdy nie boisz? Często się bałem. Na wojnie. Nie chodzi o inny strach. Przed życiem? Przed śmiercią? Czy ty się boisz mnie? Nic nie mówisz. Czego? Czego się boisz? Nie wiem. Powiedz. Słowa są potrzebne. One pomagają. Kochaj mnie. Gdzie byłeś przez ten cały czas? Gdzieś za bramą. Za bramą? Po co? Szukasz tam czegoś? Chyba tak. Daj spokój, Rolf. Nigdy się nic nie znajduje. Nie jestem Rolf. Mam na imię Ludwik. Nie jesteś Ludwik. Owszem, Ludwik. Ludwik Bodmer. Nie jesteś Ludwik. I nie jesteś Rolf. Ale nie jesteś też tym, za kogo się uważasz. Rolf. Daj spokój, dlaczego chcesz być zawsze ten sam? Masz rację. I ty, i doktor, dlaczego nie chcecie tego przyznać? Doktor też? On tyle ode mnie oczekuje. A przy tym nic nie wie. Nawet jak w nocy wygląda trawa, kiedy się na nią patrzy. A jak może wyglądać? Jest szara. Albo czarna, albo srebrna, kiedy świeci księżyc. Ty też nie wiesz? Zupełnie jak doktor. Więc jak wygląda? W ogóle jej nie ma. Dopiero kiedy się na nią spojrzy, wtedy jest. A co jest wtedy, kiedy nie ma trawy? Nic. Dopiero kiedy się człowiek bardzo szybko odwróci, może to jeszcze złapać. Co, że jej nie ma? Nie, tylko jak pędzi na swoje miejsce, trawa i wszystko, co jest za tobą. Musisz się tylko bardzo szybko odwrócić, wtedy to jeszcze złapiesz. Inaczej jest już na miejscu i udaje, jakby nie uciekało.
Mnie również nie ma, jak się szybko odwrócisz? Naturalnie, nic nie ma. Ale dla siebie jestem zawsze na miejscu. Nawet jak się bardzo szybko odwrócę. Odwracasz się w niewłaściwą stronę. Dlaczego? Robi się tyle rzeczy, nie wiedząc dlaczego. Szukałam cię przez całą noc. Był księżyc. Chłodny. Jasny. Taki, który można pić. Jak można pić księżyc? Zwyczajnie, w wodzie. Smakuje jak opal. Właściwie prawie go nie czujesz w ustach. A potem zaczyna w tobie świecić. Błyszczy ci z oczu. Nie można tylko zapalać światła, bo przy świetle więdzy. Izabelo, jak można pić księżyc w wodzie? Trzymasz szklankę wody za oknem. Wtedy on wchodzi do środka i jest. Widać go bardzo wyraźnie, szklanka robi się jasna. Odbija się w niej. Nie odbija się, jest w środku. Co rozumiesz przez to, że się odbija? Odbija się jak w lustrze. Można się odbijać w wielu rzeczach, które są gładkie. Między innymi w wodzie. Ale to nie znaczy, że jest się w środku. Może. Nie może, na pewno. Ale to, co widzisz, to nie jesteś ty. To twoje odbicie, ale nie ty. No pewnie, że nie ja. A gdzie ja wtedy jestem? Przed lustrem. A co odbijają lustra, kiedy są same? To, co jest. A jeśli niczego nie ma? To się nie zdarza, zawsze coś jest. A w nocy? Kiedy jest zupełnie ciemno, co wtedy odbijają? Ciemność. To znaczy, że są martwe, kiedy jest zupełnie ciemno? Może śpią. A kiedy światło pojawia się znowu, wtedy się budzą. Nie zostawisz mnie samej? Nie zostawię cię samej. Przysięgnij. Przysięgam. Pocałuj mnie. Chciałeś mnie znowu oszukać? Teraz już nie możesz. Zostało przypieczętowane. Nie możesz teraz odejść. W porządku, nie mogę odejść. Ale nie musisz na mnie napadać jak kotka.